Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja MC, a to przed wami kolejny odcinek z gry Newsom 3 BFE. Panie i panowie, milczący mistrz zagadek. Jest to kolejny poziom, z którym nam się przyjdzie zmierzać już szósty. I obawiam się, że to może być poziom, gdzie będziemy wchodzić w ciemności i spotkamy pewne małpki, a ja tylko nie przeżyję psychicznie, ale YOLO. Sam, have you reached the Sphinx yet? I'm getting there. You solved that riddle yet? Not quite. We've translated one of the lines, but we still don't have a solution. What's it say? It says the true riddle of the Sphinx has many questions, but only one answer. Is that supposed to help? It's the best we have right now. How comforting. Enter the Great Pyramid to locate secret chamber. Tak, musimy się dostać do wielkiej piramidy i zakazać właśnie ukrytą tutaj komorę. I zobaczcie. To spoiler do już sama pierwszego starcia. Widzicie, jest ta piramida tak dziwnie ucięta u góry, ponieważ ona się otwiera. I jesteśmy oczywiście w czasach dalszych niż Sirius Sam 4, a Sirius Sam pierwsze starcie jest hen daleko w Egipcie. Więc to jest ciekawe, że to ta technologia zachowała się z tamtych czasów. I na pewno to tak działa, no nie? Czemu sam nie znalazł tej ukrytej komory w pierwszym starciu? To, panie i panowie, jest Sand Whale. Jedna z bardziej zaawansowanych i bardziej ciekawych metod zabierania graczowi wychodzić poza barierę poziomu, krótko mówiąc. On nas zje, jeżeli wyjdziemy za daleko, krótko mówiąc. I on jest niezniszczalny. Tak kompletnie. Więc trochę... Wow, stąd jeszcze przyszli. Jest trochę lipa, no nie? My są sobie oni zniszczalni. Oni zniszczalni, Sandwell w sensie. Oni tam, małe pajpecie. Miałem trochę przewrót już sama, powiem wam szczerze. Więc mogę być trochę rusty, ale poradzimy sobie ze wszystkim, miejmy nadzieję. Sandwella możemy poczytać jego właśnie wpis. Jak go zranimy. Przecież strzelimy do niego, zranimy, zanić go nie da. Okej. Dostałem po dupie ostatnio w komentarzach, że gram z trzeciej osoby, także spróbuję grać cały poziom na pierwszej osobie. Żeby wszyscy byli zadowoleni. Okej, gdzie jest ten Sandwail? Bardzo bym chciał go strzelić właśnie. Wow, 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 guys. Ale was tu sporo, narzekałem, że nie ma bezgłowych, co? Teraz są wszędzie. Nie wiem, czy się udało, chyba nie. Musimy chyba zjeść. Tam się zdaje, chociaż nie mam pojęcia w sumie. Nie szalaj! Aaa, dziadał jeden. Gdyby się amunicja skończyła do mojego karabinku kochanego. Siema, sorry. Miło było. Oddałeś mi serce twe. A ja je wyrzuciłem, bo cię nie kocham. A jak to mnie nie kochasz? Jak to? Oddałem ci moje serce. Przykro mi. Przykro mi, kolego. Takie życie. Okej, tu było dużo napisów, które ja chcę rozszyfrować. Dzięki za amunicję właśnie. Co my tutaj mamy? Zwycięstwo jest bliskie. Is it? Is it? Tutaj co pisze? Czyje zwycięstwo? Okej, jakaś konwersacja tutaj się prowadzi. Bardzo bym chciał wiedzieć, co będzie dalej w sumie. Pum, 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 pum. Hello? Jakie to mam no fulla, okej. Co mówi nam Netflixa? U Netflixa mówi nam statek Wielka Piramida, panie i panowie. Piękna rzecz. Piaskowy wieloryb, o właśnie, jest. Jest po angielsku, ale krótko mówiąc, on ma tak twardą skórę, że jedyną opcją, żeby go zobaczyć, byłaby bomba nuklearna. Chociaż nie wiem, czy właśnie nie puścili bomby nuklearnej i on to przeżył tak czy siak, więc zajebiście, krótko mówiąc. Ale on nam pomoże na ostatnim poziomie. Także to nie jest wcale taki zły ziomek z tego Sandwaila. Dobra, czy tu gdzieś dalej konwersacja się toczy, czy już się tutaj urywa na razie? Bardzo bym chciał się dowiedzieć, co i jak w sumie. Więcej amunicji, zawsze spoko. Putu, 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 pum. O, jeszcze więcej amunicji. Zawsze spoko. No tu chyba nic nie ma jak na razie, tam coś jeszcze jest. Tu byliśmy przed chwilą, nieważne, idziemy dalej. Tu raczej nic nie będzie, raczej, bo oczywiście pewnie pomijam już tak z 50 sekretów. Ciężarówka. Random ciężarówka na środku pustkowia. Wiadomo, bo ten świat to jest taka... To jest czysto postapokaliptyczny, to chciałem powiedzieć. Dobranoc panu. Czy pojawiają się za mną, czy przede mną?
Posłyszę te... Jakby słyszałem dźwięki pojawiają się ich za mną. Co mnie nieco niepokoi. Okej, dziwnie. Dziwnie. Pojawili się na pewno, ale nie wiem gdzie. Biomechy to tchórze. Dis na biomechy będzie pisany. Króciutko. Dobra, widzę cię stary, widzę. Ciebie też. Zobaczycie? Cię? Tak jest? Okej. Jako ja właśnie tego w czwórce, że... Oh shit. Że biomechy jak padały, no nie, to... Za wcześnie. To właśnie strzelały jeszcze tym jednym strzałem, tą jedną rakietą, no nie? Tak jeszcze na do widzenia. I to było spoko. Pyk. Boże, boję się tych poziomów podziemnych, gdzie te mapy tak po filarach skaczą, to będzie... O Jezus Maria, tragedia. Czemu ja się boję Gestriusa sama? Teraz mi ten kraj wystraszył. Śmieciaki przychodzą dziwnie. Dziwnie się czuję ogólnie dzisiaj, powiem wam szczerze. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. COVID? Nie no, nie. Jestem zdrowy jak ryba. Jeżeli mam, to nawet nie wiem. Jeżeli miałem, to i tak się nie dowiem już. To jest najśmieszniejsze. Ja jestem wielki, zły biomechanoid. Mam niebieskie laserki, strzelam. Ja mam zielone, i co? Wojny Jedi możemy robić. Trochę mówiłem już wcześniej, to mi się zdaje. Pstyk. I pstyk. Jezus, mają to sens z tymi laserami. Rakiet i ta spoko sprawa. To takie biomechy. To oni się pojawiają, nawet nie wiem gdzie. A dobrze, to wyszliłem, okej. Oho, już ich słyszę. Ja was słyszę, ja was widzę. Właśnie nie da przeoczyć. There you go. There you are. Can you guys shut up? Pre-fire. There we go. Się dziwnie chodzi po tych kuźwa miasteczku, czy co to jest w ogóle tutaj? Oj, panowie. Za dużo was w tym małym świecie. Ten świat jest za mały dla mnie i dla was. Tylko jedna postać może przetrwać, a że was jest wielu, to zostanę tylko ja. To jest i logiczne. No chodź. Friday. Okej. Mamy pancerzyk, akurat nam się przyda. Sobie tylko dwa nam dodało, mogłem ten zebrać, byłoby lepiej. Sandway tam szaleje. Cwaniaczek. Ja mu dam. Uchu, biomechy. No mój napis, dowód to 2007, ja jestem ciekaw co tu pisze. Nie mówię po arabsku, więc nie wiem, ani nie pisze, ani cokolwiek nie tłumaczę. Tym bardziej. Chyba trafię w słup. Ale tak nie. Dostał jednak, to dobrze. Ło ty kurna. Gdzieś tam kamikaze leci z prawej, czym się staje. No, dwóch. Gdzieś polecieli, ominęli mnie w ogóle. Panowie! Halo! Kto nam pozwolił tak biegać po pustym terenie, bez mojego pozwolenia, co? Jakim prawem w ogóle? Gdzie oni są? Nie w tą stronę, stary! Uuu, myślałem, że jest bliżej. Christ almighty. To jest przerażający skurczybyk. Bo najbardziej przerażają mnie przeciwnicy, którym nie mogę nic zrobić. Ja samo w Jemenie Trójcy były knajeny. Gdzie trzeba było ich omijać i nie można było im nic zrobić. Przerąbana sprawa, powiem wam szczerze. No bo ja was nie zamierzam szukać, tak szczerze. I zamierzam się bawić z wami, ponieważ ta lokalizacja jest całkiem spora i ja muszę iść dalej. Nie ma czasu. Nie ma czasu do stracenia, panie i panowie. Muzyka taka egipska, arabska. Coś tego typu. Bardzo fajna, bardzo klimatyczna, jeśli chodzi o takie poziomy. Bum, putu, 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 bum. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. Albo jest i ja nie o tym nie wiem. Czy stary? Czy to był kluczyk do zebrania gdzieś? Sandway po raz kolejny. Tak, tu potrzebujemy kartę dostępu.
We don't have one. Musimy ich znaleźć. Nie ma jady. Ojojoj. Głowy, skulcie, wieki, ja wam dam. Dobra, mogę go w sumie zdjąć po prostu ściągając mu głowę, ale to z czego? Musi ta wejść do środka? Tu nie, w środku nie ma, tak czy siak. Czy jestem który fan, jak przecież to się stanie? Na szczęście nie. Czy ja znalazłem kartę dostępu? I sure did! Zajebiście. Mama pokazuje mi się dalej na szaro. Ciekawe to jest bardzo. O, już komitet powitalny. Zebrali coś, co już sami. Dostanie przeciwników na łeb. Sorry, trzecią osobę odpaliłem, żeby już nikt się nie pluł w komentarzach. To temu. Miejmy nadzieję, zależy, co się pojawi oczywiście. To jest sytuacja. Gramy na pierwszej osobie. A tak, to będziemy grać sobie na trzeciej. Ogólnie chyba wiem, czemu tak bardzo polubiłem grać trzeciej osobie, ponieważ ostatnio no już skończyliśmy z chłopakami grać, ale graliśmy strasznie dużo Valheima. I Valheim, moi drodzy, jest to z trzeciej osoby oryginalnie. Jest modyfikacja, która pozwala mieć osobę pierwszą, ale tam przegrałem tyle trzeciej osoby, że musicie zrozumieć, że po prostu mi się już to w skórę wdarło na amen. No tak, dwójka na kryje, no co ja się zastanawiam. Weteran Sirius sama. Ja na przykład, gdybym się miał kłócić z takim Kamilem z komentarzy, naszym dobrym znajomym, bym miał się z nim kłócić na temat wiedzy o Siriusami, to bym dostał po dupie. Dlatego lepiej się nie będę w to bawił. Tak, uznałem, że tak będzie lepiej. No okej. Okay. Hello, welcome. Co tutaj mamy? Mamy C4. Full w sumie C4. Te dźwięki mi się nie podobają. Bardzo. No, Sirius Sam 3 to jest straszniejszy niż Sirius Sam 4. To w ogóle nie ma dyskusji, szczególnie poziomy, który będzie później. Nie wiem, czy jeden, czy dwóch. No, ale poziomy następne są ciekawe. Nawet chyba teraz, kiedy mamy wejść do tego chamberu całego, no to może być ciekawie. A ja pójdę na żywioł, bo jestem dużym chłopcem i się nie boję. Zajebiście się boję. Spieprzam w tym momencie. No chciałem wejść tutaj, ale jak widzicie, bałem się nawet tutaj wejść. Będzie ciekawie, jak zejdziemy do podziemi. Sand Whale. Dobra. Let me in. Let me in. Ja wiem, co leci. Jest to gnar. 1, 2, 3, 50. I przez mój czy dookoła? Chyba dookoła. Zajebisty strzał, Mati. A po kolei to was mogę chyba z fulki zdejmować, co? Panowie? Jak uważacie? Boom! Boom! I krew na broni. Piękna rzecz. I gnara. I kolejnego. I jeszcze na dokładkę. I a to jest szkielet. Piękne rzeczy. Kalcium z kości będzie. W organizmie. Piękna sprawa. Robi się gorąco. Robi się gorąco. Nie mam gdzie pójść. Au. Fucking hell. Byłem zbyt koki i zapłaciłem za to całkiem srogo. Oni tu biegną? Tak, oni tu jak najbardziej biegną. I to jeszcze jak? Chyba trochę poczyściłem, runda druga. Mam tutaj rakiety, ja bym potrzebował, a będę potrzebował na pewno. Dobra, poślę tam z dwie rakiety i przejdę się po te rakiety tutaj. There we go, plus 5, to aż tyle. Jestem po dupie i to hajdo, dobra. On dostał, o, ciekawostka, okej, okay, wrócę się tutaj po życie i pancerz. Dobra, jestem uzbrojony, mogę iść z powrotem. Ude! A, myślałem, że go zabiję. Tyle? Tyle, na spokojnie, dobrze. Nie na spokojnie. Musiałeś się pojawić. Byłbyście chore, gdybyście się nie pojawiły, prawda? Dostałem Devastator, it's over for you bitches. Dostałem Devastator, tyle wam powiem.
Kurwa! Nienawidzę pająków! I to się po prostu... nóżkami. Hate this! I hate this. Teraz gra ma trzecie, bo nie wiem, czy się pająki pojawią, czy nie. Ja się panie pająków boję. Pojawią się, oczywiście, dlaczego by nie? I z każdej strony mogą wejść, to jest jeszcze lepiej. Jestem w niebo wzięty. Zajebiście się czuję. To był on, czy to ktoś inny? Bo on był teraz przede mną, a słyszałem kogoś, jakiegoś pająka po lewej. I słyszałem chyba dobrze. Tam coś jest grubego. Chodź. Nie, pająki coraz częściej będą wychodzić właśnie z, jeszcze z... spod po prostu piasku. I hate this. I hate this game. Przez te pająki pieprzone. Dlaczego w każdym sensie muszą być pająki? A no tak, bo większość ludzi się ich boi. Jąc mi. Fuck, no dlaczego? 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 Why? 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 Ciaki mnie przechodzą, dobra, już przeszły. Coś tu... Oczywiście pająki po raz kolejny. Z prawej strony jeszcze. O Jezu, zesram się. Guys, ja się zesram, guys! Aaaa, nienawidzę pająków! Bo jak widzę pająka z daleka, to jeszcze pół biedy. Jeżeli ja słyszę pająka i nie wiem skąd idzie, to jest gorzej! Ja mam takie jestem wyczulone na wszystko, na wszystkie bodźce, że oglądałem sobie w nocy ostatnio prowadzenie gameplay z gry horrorowej, tak? I Bóg mi świadkiem, przeleciała mi mucha koło oka, bo miałem otwarte okno za dnia i ogólnie, bo było gorąco. Może nie gorąco, bo po prostu ciepło i było duszno, to mu to sobie przewietrzyłem. Przeleciała mi mucha do domu. Co bym pomyślał? I przeleciała mi właśnie koło ucha, jak oglądałem sobie. I myślałem, się zesram ze strachu. Tak się wystraszyłem wtedy, że to był szok. No ale no wiecie. Każdy orze jak może, każdy sobie radzi z tym wszystkim w różny sposób. Wiem, że jeszcze mały idzie, nie skosiłem go. Dobra, ile was tu jeszcze będzie? Dobra, czy to wszyscy już? Bo nie wydolę. To nie przejdę 5 kroków i będą kolejne. Oczywiście. Ależ oczywiście. There we go. I am not going to put up with your sh- O! Wychodzą z pod piasku, świetnie, świetnie, zajebiście! Zajebiście! Świetnie! Uwielbiam pająki, szczególnie te, które wychodzą z znienacka! End this shit. Nie wiem, czy pająki nie będą wychodzić przypadkiem potem z... w ciemnościach spod piasku. I'm out, have fun, nice to know you, I'm out. Gdzie jestem duży? Tam. Zdychaj! Czemu się pojawiają w różnych miejscach? Ja tędy przechodziłem już przed chwilą. The fuck? Jeszcze więcej schodzi? Chyba. Tam się zdawało przynajmniej. Nie, z pierwszego słowa bym się zesjał. A tu się kryjesz, dobra. Błagam już, żeby nic nie schodziło mi tutaj, no. Dajcie mi zebrać rzeczy w spokoju. For fuck's sake. Kurwa, widzicie to? Dostanę zawału gęstą G. Ja się nawet nie wstydzę, że boję się tak pająków, boję się i koniec. Czemu się wystarczyłem teraz? O kurwa! Bo tego się należy bać. Jak najbardziej, jeszcze jak? Dobra, no, Charlie. Czemu on sobie sam rzuca?
tym po raz kolejny jak detonuje. Oh shit. Co? Here we go. Ciekawe, że C4 ma w sobie więcej załadowanej energii, w sensie materiału wybuchowego, niż jedna rakieta z przerzutki jakiej. To jest podejrzane. Jest i Sphinx! Tu jest oczywiście chroniony. Oh shit. Dobra, na spokojnie. Okay, so I'll blow it the hell up really careful. Do you need to undo all the work we've done? Hey, feel free to keep looking for answers. I'll keep looking for dynamite. I w Sirius MH4 też. Nie było rozwiązania, to wysadził połowę Tykanu dynamitem. No a my wysadzimy sobie naszego kotka tutaj. I to będzie epickie. Dobra, chyba mogę się już tak przestawić. Jest! First person shooter! See you some, proszę bardzo. Piękna sprawa. No panie biomechanoidzie. Nie jesteś pan zajebisty, czy biegnie bieg do mnie, tak? Jak najbardziej jeszcze, jak? Shit! Dobra, tyle cię było. Panie biegu. Pająki słyszę, dokładnie. Żadnych pająków na moim rewizie, this is my house! No spiders in my house! Co jest z pająkami i z ludźmi? W sensie, tak wielu ludzi się boi pająków, tak wielu ludzi nie chce pająków w swoim domu. A ja na przykład ostatnio wziąłem biedronkę normalnie do rąk i wpuściłem tam, żeby mi wpadło do domu. Po co mam zabijać biedronkę, która Bogu Ducha winna jest? A pająka widzę, to są trzep. Jest mi przykro, bo to jest żywe stworzenie i tak dalej, a ja zwierzątka uwielbiam. Każde jedno, ale... Ale bieg mnie atakuje od tyłu, to po pierwsze. A po drugie, pająki są paskudne, no niestety. Trzeba było się takim paskudnym nie rodzić, prawda? Też tak uważam. I cyk, i pyk, i bydło na obiad będzie. Dobra, hashtag no spiders. Możemy taki hashtag nacząć? Hashtag no spiders? Kto nas słyszy, pisze w komentarzu hashtag no spiders. Razem pisane. Okej. Okay. To jak przejdę? Co się stanie? Nie stało się nic. Bardzo dobrze. No dalej nie pójdziemy. Zdecydowanie. Ale coś tutaj sobie uzupełnię jak najbardziej. Tu nie przejdziemy. The door is locked. Dokładnie. Także teraz wysadzamy wielkiego kotka. Którym jest Sphinx. Sphinx oczywiście jeden z cudów świata. Spokojnie sam. Mamy wystarczająco, mi się wydaje. Okej, okay, czy na ogólnie na Sfinksie coś jest? Ja nigdy nie wchodziłem na niego, a zakładam, że jakoś bym mógł, nie? Co pisze w ogóle? No entry, why? I entered. Coś tu pisze? Coś tu pisze. Kalfa nakazał lwu usiąść, lew usiadł. I nikt nie mógł go ruszyć. Od tego dnia strzała nie miotała już światła. Ja. Proszę bardzo, mamy lekcję historii. Lekcją historii będzie też to, drogie dzieci, że zapisujemy się w kartach historii, wysadzając kotka w powietrze. Quinn, your egghead solved that riddle yet? Plan B is good to go. Just a few more minutes. Take your time. Time for plan B. 10 sticks of dynamite? $400. Blowing up one of mankind's oldest artworks? Priceless. Woo! Tyle było z cudów świata. No ale szczerze, jeżeli macie wojnę i musicie zrobić wszystko, żeby przetrwać, to jakiś tam Sphinx nie powinien być problemem. Sam, what the hell are you doing? This is... Hold, please. Man's gotta know when the screams calls.
Well, panie Sfinksie, widziałeś lepsze dzieje. Tak mi się zdaje. Okej, uzupełnimy sobie amunicję oczywiście. I będziemy się kierować do Sfinksa w takim razie. No cóż, potem go sobie poskładacie, nie? Okej, dying. Ten poziom się dalej ciągnie. Czy teraz będę te... O nie. O nie, okej, guys, wish me luck. Oh fuck. Co takiego? A że jest ciemno i jest dźwignia, tak? Sam... Wszyscy wiemy, co się skończy, okej? Nie, tu first person to odkłada. Przykro mi. Co tak trzasło? Oh. Why are you moving? Never mind. Będą małpki. Niestety będą małpki. No i tak, milczący mistrz zagadek, czyli będziemy mieli trochę zagadek do rozwiązania. Mam nadzieję, że to się skończy tak, jak ja myślę, że się skończy. Czyli dobrze. Shit, okej. Okay. Jeszcze raz w takim razie. Guys, can you cooperate, please? There we go, okej. Beam me up, Scotty. Please don't crush me, though. I don't like being crushed, I don't like being smooshed. Będzie flat, see you some. I see you flat, he! Okej. W dupę szatana, in we go. I jeżeli ja dostanę zawału serca, to tak. To jest dla mnie straszniejsze aktualnie niż jakakolwiek gra horrorowa. Okej. Jesus H. Christ. Mogę tu zapisać tą grę w ogóle? I can, and I shall, and I will. Kolejna dźwignia, no tak, bo tutaj... No, musimy rozwiązać sporo rzeczy. Mogę... Tu jest coś do poczytania, czy nie? Nie mam żadnego pojęcia. Nigdy się nie skupiałem na tym. Oh, shit. Poko sam, ogarnięte. Myślałem, że pojedziemy do góry. Naprawdę stałem, myślałem, że pojedziemy do góry, a tu się jednak okazało, że nie. Oho, no świetnie. Don't jump scare me. Thank you. Don't jump scare. Nothing's tried to kill me in minutes. Creepy. Czyli ciaki ci nie przechodzą, jeżeli coś się cały czas atakuje. Fair, powiem ci. W sumie też się sram, że właśnie coś na mnie wyskoczy zaraz. A skoro to powiedziałeś, to na pewno będzie skrzynka. Mogę ją otworzyć? Nie. Czekam na ten krzyk po prostu. Z której strony zaraz. Będzie ma nic. I am out. I am gone. Peace. Won't budge. Okay, never mind. Okej, ja pamiętam na tym poziomie, for fuck's sake, że będą właśnie korytarze, które musimy zwiedzić. Moje włosy po raz kolejny żyją swoim własnym życiem, okolę się na łyso, by ją spokój. Że są tutaj miejsca, w które musimy po prostu wejść w jakieś korytarze. To mogę rozwalić. I cannot, okej. I właśnie będą tam przeciwnicy nam krzyczeć w twarz, także ja sobie pozwolę wyciszyć grę maksymalnie jak tylko mogę. I teraz możemy grać. Ma na przykład jeden z korytarzy. Tu mi się wydaje, że jest bezpiecznie. I think. Jak była latarka. Klasa matematyczna. Cześć stary. Jesteś mumią. To widzę, jesteś kosmitą, to ty bardziej widzę. Czy to jest do poczytania coś może gdzieś? Tak z ciekawości, czy jest tutaj coś dookoła, jakiś sekret? Jeżeli jest, tego właśnie pomijam.
Hey, thanks, dude. Sometimes a man's gotta accessorize. Nawet mężczyzna ma akcesoria, jak najbardziej. I teraz to jest modulator, panie i panowie, który pozwala nam rozwalać dużych, małych, w ogóle wszystkich przeciwników naraz, co jest bardzo fajne. Starzyna artefakt Syrian. I jeżeli się nie będę, dostajemy właśnie po dupie zaraz. Przecież nie, teraz ty możemy wejść tutaj, także spoko. O. It's cute and practical. Piękna sprawa. Muzyka zmieni się, odpaliła? Co? Pokaż! Nie pamiętam w ogóle tych poziomów. Wow! Oh damn! Mapa. Handy. Quinn, come in. You can't just run around Egypt blowing up whatever you damn want. Quinn, no time. Nie czas teraz na to. I found it, the secret chamber. You won't believe it. And the Tritz has found something too. The data's headed your way. Let me know when you know what it means. All right. It sounds significant. Try not to blow it up. I'll let you know when I have anything. Okej, okay. Także komora została odnaleziona. Powiem wam, że to fajnie wygląda. Fajnie właśnie, że trójka jeszcze bardziej zagłębia się w te właśnie syjańskie i egipskie technologie. Bardzo fajna sprawa. Czwórka w ogóle odbiegła od tego tematu. Sad. There we go, zaczynamy. Gdzie jesteś? I teraz patrzcie na to. Cheap and practical and deadly. Zajebiście. Czego chcieć więcej? To są guziki? They're not. Okej. Okay. Coś tu się na środku obudzi, chyba. Miałby to w sumie sens. Zawsze byłem ciekaw, czyje to są posągi, bo ja nie to, że wiem dużo z mitologii, czy coś ogólnie z tego typu. I są te kojarzenia, o których mówiłem. Ja bym tutaj po prostu wychodził i to ten atakował. Nie znam się za bardzo, ale bym bardzo chciał się poznać. Mam w sumie kolegę, który się zajebiście interesuje tego typu sprawami. I patrzcie na to. Dobry anac. Sam. Yes! Freedom! Got a transport arranged. Are you kidding? No one in their right mind would fly in here right now. We found somebody willing. Great. Crazy people make the best pilots. Kto? Ja chyba wiem, kto przyleci. Nie powiem, ale ja chyba wiem, kto przyleci. A w sumie powiem. Czy to nie będzie Hellfire? Tylko szaleniec tu może przylecieć. Nie znam nikogo bardziej szalonego w helikopterze od Hellfire. Panowie, możemy tak się bawić. Zajebista sprawa to jest. A, przepaliło mi się trochę. There we go. No, trochę się pojawia. O, gnał. Gnał, możemy też złapać, patrzcie. Zajmuje to trochę dłużej. Ale też go możemy. I kamikaze też możemy złapać. Tu jest skurczybyk dalej biegnie. A plus jest taki, że możemy na przykład zlurować tutaj. I zabić go naraz z nimi, no nie? Dobra. Nie możemy też bez za dużej ilości przeciwników, bo się po prostu nie wyrobimy, nie? Ale stopy na kamikaze to jest zajebisty. Clear też możemy chyba brać, z tego co wiem. Weźmiemy za dużo, to po prostu nie wyrobimy. I tyle. No, dawaj bo chcę Claire'a wziąć. To z ciekawości. There we go. Piękna sprawa to jest. Ten modulator. I specjalnie daje nam, wiecie, dużo takich małych, takich słabych przeciwników, żebyśmy się mogli tym pobawić. Thank you, Crow Team. Robi się gorąco.
Ja tam nie chcę wychodzić, szczególnie tam, bo tam piasuje Sand Whale. A to nigdy nie jest dobra rzecz. Tak blisko. Okej, okay, póki jesteście w fajnej kupie, dajcie mi to przetestować. Ho, 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 ho. Pięciu? Ho, 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 nice! Byka słyszę, ale... Byk chyba nie pyknie, co? Byk jest chyba za duży na to. Unless... O, shit! Chyba nie idzie jeden, więc... To się trochę lipa. A tu ktoś w ogóle wejdzie? Mam moją odpowiedź! O, shit, shit, shit! Co ten byk w ogóle? My nie dowiemy się na razie, jeśli chodzi o byka, bo tutaj... Tych skurczy byków jest trochę dużo. BUM! BUM! There we go. Siema, panie gnarze. Sieś na miejscu. Jest miłka z trzeciej osoby. Nie wiem, kiedy dokładnie strzelić, żeby rozwalić Claire'a. Sandway w ogóle przez ten... Przez piramidę już w ogóle przenika. To już w ogóle nadpostać. Totalnie. A biomecha z tego? A, jestem ciekaw. Dajcie mi to zrobić. Guys, 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 guys. Dobra, uwaga. Proszę, to się uda. Udało się, wow. To jest mocniejsze niż myślałem. Panowie, na spokojnie, dobrze? Okej. Okay. Był i go nie ma. Okej. Okay. Czerwonego nie rozwalimy tym. Nie uwierzę w to nigdy. Już tego rozwalamy ledwo, tak mi się wydaje. Ale i tak spróbuję. I tak o kuźwa. I tak spróbuję. To się nie uda, prawda? To nie ma prawa się udać. O, zajebiście zrobiłem. Opa, ja cię słyszę, ja cię nawet widzę, wiesz? Dobra, to się nie uda. O, do, świetnie! Au, fuck! O, jest za duży, czy po prostu mi... Nie, on jest za duży, okej. Okay. Fail. Pum! I tyle go było. Łaj został rozwalony, wow. Pum! Ma całkiem spory zasięg też. To jest też tym fajne. Ale nie aż taki. Albo jeden daleko, albo kilku blisko. Dziś tym będę bawił. To jest fajna rzecz. Kompletnie zmienia rozgrywkę i w ogóle podejście, jakie można mieć do rozgrywki. Jaki można mieć, wiecie, pomysł na rozgrywkę i w ogóle. Zajebista rzecz. Kamikaze do mnie nie podejdzie. Nie ma takiej możliwości nawet. Gnara też mogę ogarnąć. Sorry, stary. Ale między mną a tobą to musiałeś być ty. Rozcinamy po prostu na pół wszystkich. Ho, ho, ho. Szybko poleci klej. Rozwal go. O, i byka mogę spróbować w końcu. Ja mi się tu naładuje z powrotem całe. Wow! Odcięłem łeb, ale mnie ciągną za sobą, ale fajnie. Śmiesznie. I ciebiomek, ale to duży. O, już. O, kuźwa, dobra, tu już się robi. Nieciekawie. Ale podejdziemy sobie i załatwimy ich naszym kochanym C4. To się zawsze sprawdza. Żegnam. Chodź, chodź. Chodź, mam dla ciebie też zabawkę fajną, wiesz? Patrz, pyk. I kabum. Jest po tobie. Oh shit. Nie trafiłem typ, nieważne. Okej, okay, trochę was tutaj jest. Słuchajcie, dość zabawy widzę. Teraz poważny biznes jest. Żeby mnie zabić. Wow, shit. O, no to jest, to właśnie. To jest nie fair. Tak nie powinno być.
Te kleje mają taki skręt, że ja pierdzielę. Czy to jest denerwujące, że tak to się bawię? Mam nadzieję, że nie. Alright. Nie trafiłem, to mnie będzie sporo kosztować. Między innymi czas. Dobra. Żegnam państwa, miło było. Umarł, było słychać. Czy to wszyscy? Nope. To nigdy nie są wszyscy. Może teraz? A może, może teraz. Teraz pająki możemy też na odległość fajnie brać w sumie. Ja tak, Sunwailu, tak, tak, ja cię widzę. Ja cię widzę, ja cię słyszę. I ja nie chcę cię podchodzić. Dobra, kontynuujemy. No to poziom jest dłuższy, myślałem, poważnie. Myślałem, że wysadzimy Sfinksa, to będzie po poziomie, a tu jednak zwiedziliśmy jeszcze katakomby. To jest sekret? To gdzie ja mam iść? Myślałem, że mam iść tędy. Transport w drodze. Okej, to w którą stronę mam się kierować? W lewo? Nie. Na. Tam coś jest jeszcze, jakiś przeciwnik, chyba Gnar tutaj jest. Gdzieś. Jest, no patrzcie. Teraz dopiero? The pyramids are made of stone, but I still rock. To było dobre akurat. Już. Hellfire? Baby? Pomocy? I tego właśnie mi brakuje, jeśli chodzi o... Tu mam iść? Nie. Jeśli chodzi właśnie o to, gdzie mam iść. W Sojusie 4 wiedziałem o to, co mam iść. Wiedziałem o to, co mam robić. Zawsze miałem... O, przeciała Hellfire, okej. Okay. Zawsze miałem 200 dzienniczek. Co i jak? Tutaj? Na! Hellfire! To chyba jest Hellfire, jeżeli dobrze rozumiem. No, calm down! Mam nadzieję, że to jest ona. Nie widać w sumie, kto to jest. Oj! Bez sensu tu przelatuje. Tak, to jest Hellfire! Dobrze pamiętałem. Ale wygląda gorzej niż w czwórce. W czwórce wygląda zajebiście. Tutaj tak dziwnie mega wygląda Hellfire. Okej, jestem w. It's time for us to get the Hellfire? Fancy meeting you here. The pleasure is all mine. Any news from HQ? They analyzed all that data you found. There are two massive power generators under Karnak and Luxor. It looks like they power the time lock. Let me guess. They want me to turn them on. Oh, now you can turn things on? Shut up and fly. Sex joke. Odkrycie słońca, kolejny poziom przed nami będzie. 11 sekrety, zajebiście mi poszło z sekretami, prawie zabiliśmy wszystkich. Dalej wiecie jak to jest, playing time, estimated time, 17 sekund się spóźniłem, poważnie. No co, zobaczcie, 17 sekund się spóźniłem, no nie wytrzymam. Ok, czy mamy kascenkę? Tak, obejrzymy kascenkę. Couple rocket launchers, we'll make an evening of it. Come on, Sam. You know I'm more of a minigun girl. Try not to get yourself blown up out there, tough guy. I'll do my best. To zostawimy sobie na kolejny odcinek. Aktualnie, panie i panowie, ja zapisuję GS, ja YouTube oczywiście. Tak jest. I żegnam się z wami, także cóż, trzymajcie się, moje znajomości. Cześć, panie, zapraszam na kolejne odcinki z Seriusa Matrójki. Trzymajcie się, pa, pa.